Słońce daje nam ciepło i światło. W jego promieniach cały świat wydaje się ładniejszy. Wszystko nabiera wspaniałych barw. Cieszymy się pięknem krajobrazów, roślin czy wspaniałościami zabytków. Potrafimy rozróżniać kolory i bardzo subtelne ich odcienie. Zauważamy, jaka jest faktura powierzchni pokrytych rozmaitymi materiałami. A wszystko dlatego, że ludzkie oczy są przystosowane do rejestracji pewnego zakresu długości fal. Przyzwyczailiśmy się do tego, że świat realny to świat widziany naszymi oczami. Tymczasem światło widzialne to zaledwie drobny fragment całego widma elektromagnetycznego. Wystarczy popatrzeć na tęczę powstającą w rozpylonej wodzie. To właśnie widmo elektromagnetyczne. Za barwą czerwoną kryje się niewidoczny dla naszego oka obszar podczerwieni. W tym zakresie widma w naszym otoczeniu pada dużo więcej fotonów światła niż w zakresie widzialnym. Każde ciało ciepłe promieniuje. Za pomocą specjalnej kamery możemy zobaczyć niewidoczne dla oka promieniowanie podczerwone. W ten na przykład sposób z daleka widzimy, czy filiżanki zawierają gorącą kawę. Umowne kolory pokazują temperaturę obiektu. Im cieplej, tym bardziej kolor przechodzi do żółtego i białego. Widać, że różne fragmenty ludzkiej twarzy mają różną temperaturę. To, co widzimy, nie jest światłem odbitym, tylko własnym promieniowaniem ciała, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego. Długofalowe promieniowanie podczerwone niesie wszechstronne informacje o otaczających nas obiektach, ich położeniu w przestrzeni, temperaturze, właściwościach powierzchni, składzie chemicznym i wielu innych. Jeszcze do niedawna kamery zwane termowizyjnymi wymagały chłodzenia za pomocą ciekłego azotu. Dziś dzięki pracom zespołu kierowanego przez profesora Józefa Piotrowskiego powstały detektory długofalowego promieniowania podczerwonego, które mogą pracować bez chłodzenia. Stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu dość niezwykłych struktur półprzewodnikowych o trójwymiarowej architekturze przerwy zabronionej. Te nasze wynalazki to ponad 20 lat pracy nad realizacją mojej życiowej idei, aby promieniowanie podczerwone, które jest wysyłane przez wszystkie otaczające nas przedmioty i które niesie tak ważne informacje o wszystkim, co wokół nas, było wykrywane w bardzo wygodny i prosty sposób przy pomocy niechłodzonych detektorów, żeby nie było konieczne stosowanie bardzo kosztownego chłodzenia, które jest główną przeszkodą w szerokim rozpowszechnieniu urządzeń techniki podczerwieni. Dzięki tym pracom powstała nowa gałąź optoelektroniki i nowa rodzina detektorów. Tych właśnie niewymagających chłodzenia. Te detektory są obecnie produkowane i sprzedawane do większości krajów świata. Podczerwień pozwala widzieć świat niedostępny dla naszego oka. Kamera termowizyjna, której podstawą jest detektor podczerwieni, znajduje zastosowanie w badaniu obrazów i w elektrotechnice. Widzimy zdalny pomiar temperatury transformatora. W ciągu jednej chwili możemy zauważyć grzanie się bezpieczników i kabli elektrycznych, na przykład na tablicy rozdzielczej. Takie pomiary są szczególnie ważne w przypadku urządzeń trudnodostępnych o dużej mocy lub linii energetycznych. Wczesne stwierdzenie wzrostu temperatury przewodów może zapobiec powstaniu pożaru lub zniszczeniu linii energetycznej. A to zwyczajny zasilacz. W podczerwieni możemy zobaczyć nie tylko elementy aktywne, ale także jaka część urządzenia nagrzewa się szybciej. Czy radiatory wystarczają do odprowadzania ciepła? A może któryś z elementów zasilacza przegrzewa się? Dzięki kamerze termowizyjnej można uniknąć czającej się awarii. Tak w podczerwieni wygląda zwykły telefon komórkowy. Oto inny przykład. Zwykłe biuro. Sekretarka wyszła. Przed chwilą, a może już godzinę temu? Gołym okiem trudno to zauważyć. Kamera termowizyjna pokazuje, że prawa filiżanka zawiera gorącą kawę o temperaturze około 70 stopni Celsjusza. Widzimy również, że komputer po prawej stronie jest ciepły. Przed chwilą ktoś przy nim pracował i zostawił gorącą kawę. Nawet gdy filiżanka zniknęła, na stole pozostał jej cieplny ślad. To inny, niezwykły, choć prosty eksperyment. Ktoś ukrył się za tiulowymi zasłonami. Gołym okiem praktycznie nic nie widać. Kamera termowizyjna pozwala zobaczyć ukrytego człowieka, jego ruchy, zanalizować grubość jego ubrania, a nawet zarejestrować jego odbicie w podłodze. Podobnie można zauważyć czołg ukryty za siatką maskującą lub zasłoną dymną. W technice wojskowej kamery termowizyjne pozwalają wykryć przeciwnika w nocy lub w warunkach bardzo ograniczonej widoczności. Czołg niewidoczny dla oka
kamera widzi doskonale. Czujniki podczerwieni umożliwiają także precyzyjne naprowadzanie rakiet lub bomb. Pozwalają one również załodze czołgu zorientować się, że przeciwnik użył celownika laserowego. Podobne urządzenia zainstalowane w fabrykach zapewniają bezpieczeństwo ludziom, którzy mogliby przypadkiem znaleźć się w polu pracy automatycznej obrabiarki lub przemysłowego robota. Nic więc dziwnego, że czujnikami podczerwieni zajmują się specjaliści z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Zespół profesora Antoniego Rogalskiego wykorzystuje zupełnie inne materiały. Naukowcy z Zakładu Fizyki Ciała Stałego Wojskowej Akademii Technicznej zajmują się tellurkiem kadmowo-rtęciowym. Jest to najbardziej popularny i najlepszy materiał stosowany w konstrukcji detektorów podczerwieni. Zaczyna się od próbki, na której w wysokiej temperaturze zostaną zbudowane kryształy, jakich nie zna natura. Wypolerowana, z zachowaniem czystości załadowana do kasety grafitowej, trafi do pieca, do którego wtłaczana jest mieszanina gazów. Po wielu godzinach na podłożu z tellurku kadmowego powstaje doskonały kryształ tellurku kadmowo-rtęciowego. Płytka ta wygląda gorzej niż wyglądała przed załadowaniem do naszej kasety, jednakże mamy w tej chwili przed sobą kryształ, który będzie miał duże zastosowanie w strukturach, w przyrządach detekcyjnych, w przyrządach do wykrywania promieniowania podczerwonego. Może być zastosowana do urządzeń termowizyjnych, do urządzeń lokalizacji pożarów, do urządzeń lokalizacji odpływu ciepła z budynków, do wielu, wielu zastosowań związanych z odprowadzaniem i przewodzeniem ciepła. Trwają żmudne, wieloletnie badania laboratoryjne. Mają one doprowadzić do stworzenia klasy materiałów, które umożliwią nam widzenie w ciemnościach. Wytwarza się i mierzy własności kolejnych próbek półprzewodnikowych. Widać, że próbka reaguje na ciepło i zimno. Między innymi dzięki takim materiałom już niedługo kierowcy samochodów będą mogli szybciej zauważać przeszkody, które w nocy pojawią się na drodze. Dziś takie urządzenia oferuje firma produkująca luksusowe modele aut. Czekają inne, powszechne i popularne zastosowania, a także systemy militarne i kosmiczne. Na razie potrzebne są jednak doświadczenia i pomiary. My zajmujemy się czujnikami o następnej jak gdyby generacji, to znaczy takimi, z których chcemy uzyskać jak największy stosunek sygnału do szumu. Robi się to w dwojaki sposób. Z jednej strony obniża się temperaturę detektora, wtedy uzyskuje się większy stosunek sygnału do szumu tego czujnika. Drugi sposób, to jest jeden sposób podejścia, my stosujemy jeszcze dodatkowo nową technologię, żeby z aktywnego elementu uzyskać jak największy sygnał. W technologii półprzewodnikowej mówi się o tak zwanych heterostrukturach. Dalej pracujemy nad tym, żeby uzyskiwać tak zwane linijki detektorów, a docelowo matrycy detektorów. Jak już wiemy, dzięki detektorom podczerwieni można uzyskać informacje niedostępne w inny sposób. Oto zwyczajny parking, na którym praktycznie nic się nie dzieje. Kamera termowizyjna pokazuje, które samochody przyjechały niedawno, które stoją tu już więcej niż pół godziny, a które parkują od samego rana. Ta sama kamera pokazuje, które okna w budynku naprzeciw pozostały otwarte lub są nieszczelne, którędy ucieka ciepło. Możemy stwierdzić, kto ubrał się ciepło, a kto szybko zmarznie. Dzięki kamerom termowizyjnym wyposażonym w detektory podczerwieni można oszczędzić wiele pieniędzy. Oto dokumentacja badania rurociągu transportującego gorącą parę. Obrazy w podczerwieni pozwalają szybko określić, w których miejscach następuje utrata ciepła. Banalne podpory powodują największe straty energii. Trzeba zatem zmienić ich konstrukcję. Podczerwień pozwala także zobaczyć, jak działa frez obrabiarki do drewna. Widać wyraźnie, że tak naprawdę pracują, czyli nagrzewają się przez tarcie tylko dwa zęby frezu. Pozostałe są nieaktywne. W innym laboratorium czujniki podczerwieni pomagają określić szybkość zużywania bieżnika opony samochodowej.
Aż trudno oddychać. Każdego dnia samochody wyrzucają w powietrze tysiące ton spalin. Jak zmniejszyć tę uciążliwość? Każdy samochód poddawany jest okresowemu przeglądowi w stacji diagnostycznej. Bada się m.in. skład spalin emitowanych do atmosfery. Przyrząd działa dzięki umieszczonemu wewnątrz niewielkiemu czujnikowi podczerwieni. Obserwacje prowadzone w różnych zakresach widma elektromagnetycznego, w tym także w podczerwieni, przynoszą informacje o stanie roślinności i zasobach surowcowych naszej planety. Z dużej odległości można rozpoznać ludzi znajdujących się w lesie. Dzięki detektorom podczerwieni możemy bardzo wcześnie zauważyć niszczenie lasów przez szkodniki, zanieczyszczenie powietrza lub pożary. Kamery termowizyjne znajdują także zastosowanie w laboratoriach. Tu w ośrodku badawczym GSI w Darmstadt w pobliżu Frankfurtu nad Menem naukowcy prowadzą badania z wykorzystaniem akceleratora ciężkich jonów. Kamera podczerwieni pozwala szybko ustalić temperaturę wielu obiektów. W dalszym ciągu prowadzone są poszukiwania lepszych materiałów i struktur. Pojedyncze detektory oraz ich linijki i całe matryce, czyli powierzchnie zbudowane z detektorów, umożliwią wykonywanie wielu cennych analiz. Przede wszystkim jednak pozwolą nam jeszcze lepiej poznać świat ukryty przed naszymi oczami. Świat podczerwieni.